Miałem betoniarkę, ale już kupiec przyszedł do mnie, Meksykaną. Na czterech. I kupił. Na czterech przyszedł. Na czterech przyszedł. Na łapach. No wiadomo. Dobra, jeden łapach już. Jeden łapach, cały i zdrowy. Siemano Meksykano TV, wita was z tej strony. Siadę tutaj. Proszę. Niech Krzysiek opowie. I szanowny państwo, kupił Meksykaną betoniarkę do mnie, proszę nie dzwonić. Za 700 zł kupił. A, no i teraz jego betoniarkę, nie już nie moja. Dzwońcie do niego. Nie dzwońcie do mnie, bo ja już tą betoniarkę sprzedałem z powrotem dla Krzysztofa. Za 850. Za 850. Czyli troszkę na tym zarobiłem, z tego względu, że Krzysiek zajmuje się budowlanką. Słuchajcie, przepraszam, że z papierosem. Zajmuje się budowlanką i chciał odkupić, więc zapłacił 850, także luzy. Tutaj proszę do Krzyśka skierować. Nie, proszę państwa, ja sprzedam za 950 dla Meksykana. A odkupił jej za 850. A ja kupiłem od jego za 850, ale sprzedałem za 950. On dał mnie pieniądze i teraz do jego dzwońcie, nie do mnie. I to jest. Do mnie słuchajcie, nie dzwońcie, bo ja. Dzwońcie, bo to do jego betoniarka, nie moja. Nie mam tej betoniarki, słuchajcie, nie mam. Słuchajcie widzowie, nie mam tej betoniarki, betoniarka stoi u Krzyśka. Także proszę dzwonić do Krzyśka, on ma tą betoniarkę. Proszę do betoniarka, on ma tą betoniarkę, bo on kupił za 1500 zł kupił ode mnie. I szanowni państwo, u Jarka betoniarkę, nie u niego Meksykana. Naprawdę, jaki kolor jak sprzedawałem betoniarkę? Różowa. Różowa? Ty sam jesteś różowy, co ona? No tak, a pomarańczowa była, prawda? Pomarańczowa. No, i kupowałem. Ale od środka szara. Od środka szara. I u ciebie betoniarka już. No to mamy dwie betoniarki do sprzedania. Jedna jest u niego i druga jest u mnie. Czy oczywiście śmiejemy teraz. Wszystko co nagrywamy jest fikcją, pamiętajcie. Majer, betoniarkę chcesz kupić? O kurwa, jaką betoniarkę? Rower górski. Rower górski? A nie betoniarkę, ja pierdolę tę betoniarkę. No ma koła, to możesz jakoś coś ma zakombinować. Nie, przychodzi wiosna, ja wolę rower, a nie betoniarkę. Ja chuta ma. Szanowni państwo, jeszcze raz mówię, nie dzwońcie do mnie, dzwońcie do Meksykana, u jego ta betoniarka jest. O cholera, o kurwa, wiesz co? A może...